dzisiaj wybrałam się z synem na testowanie swojej małej motoróweczki, naszej wspólnej motoróweczki, i wylądowałam pod wierzbą. No pokażę, gdzie ja jestem. To są okolice portu 110. No, też oczywiście się zachwycam tymi okolicami, tym brzegiem tutaj, no i ten żółty to wrotycz, ostatnio też go widziałam na wyspie Wielkiej Żuławie. Ale tutaj chciałam pokazać taką wierzbę, zaraz przekształcę obraz, no i nie wiadomo jak ją pokazać, bo jest taka olbrzymia, no chyba pokażę ją z dołu. No to chyba jest wierzba największa jaką widziałam. Chociaż też przy Iławce stoi taka wierzba, właśnie bardzo ma gruby korzeń. Ale tutaj wejdę pod tą wierzbę. Tu jest taki schowek. Schowek. I właśnie jestem pod tą wierzbą. No, po prostu olbrzym. Olbrzym. Znaczy olbrzymia, bo to wierzba rodzaj żeński. A tutaj podpływa ekipa ratunkowa, która będzie właśnie ratować, holować tą motoróweczkę z lat 70. Dzień dobry. Ekipa ratunkowa przyjechała. Ekipa ratunkowa. No, ta właśnie bordowa utknęła. Więc nagrywam film z tej akcji ratunkowej. Ale fajna ta motoróweczka jest, super. Malutka. Mówię, przypomina lata 60, choć jest wyprodukowana chyba w latach 70. Jest przywiązana? Jest przywiązana. Muszę się dokładnie zorientować, ale ona no, już ma z parę lat, kilkadziesiąt. Takie motorówki produkowali w Ostródzie, w zakładach. Jakie to słowo użyć? Gdzie produkowali te? W Ostródzie to były zakłady, ostródzkie zakłady. No i teraz nie mam właściwego słowa, ale w każdym razie już teraz ich nie produkują takich łódek. No, ale jest malutka, zgrabna. Dwie osoby się zmieszczą, nawet i trzy. Teraz właśnie przyjechał syn z kolegą. No. No dobra, zaraz zobaczymy, co to wszystko. Jak odpalić go za pierwszy raz, to ja idę na pierwszy. Na razie wyłączam się. Koniec naszej przygody właśnie silnik spowodował to, że trzeba było wyciągnąć pagaja z łódki, także dobrze mieć pagaja na łódce. No i teraz podpłyniemy majestatycznie do hangaru i chciałam to właśnie sfilmować, jak wpłyniemy do hangaru na rzece Iławce. I to będzie bardzo ciekawe. Ale że
Jest jedno wiosło, jeden pagaj, więc nie będzie to tak szybko, nie będzie to tempo błyskawiczne. No ale możemy obejrzeć po drodze. Ekologiczne, nie błyskawiczne tempo. Będzie tempo ekologiczne i bardzo dobrze. A tutaj pokazuję hangary od strony ich wejść wodnych. Jedna strona. Druga strona. No, a my zbliżamy się w tempie ekologicznym do hangaru. Tutaj, o, jeszcze kaczuszka nas pożegna. Patrzę, no chciałam powiedzieć o tej roślinności, ale tu jest ta roślinność, są to właśnie te grzybienie białe, ale już oczywiście zamknięte kielichy. I teraz właśnie robimy skręt, żeby wpłynąć na miejsce garażowania tejże motorówki, która dostarczyła nam dzisiaj tylu przygód i emocji. O, już powoli wpływamy. No i na tym zakończę dzisiejszą relację, bo trzeba będzie wysiąść łódki. Dziękuję za uwagę.